Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, ponownie w studio. Ze mną Arkadiusz Moritz, fotograf mody, portrecista. I oczywiście nie zdążyliśmy porozmawiać przed wejściem na antenę. O czym będziemy rozmawiać? No, zapewne o fotografii. No takie targi. Chociaż miałem dzisiaj takiego gościa, który mówił o rekinie. O rekinie mówił? Tak. O w jakim kontekście? W kontekście takim, że jego produkt nazywa się rekin. Rekin, To jest takie urządzenie, z którego my wykorzystujemy do streamingu. Taki super. Zaawansowany komputer, który ma 1000 różnych ciekawych rzeczy. Co u Ciebie fotograficznie w ciągu tego roku, od kiedy ostatnio raz u nas byłeś? Wiesz co, generalnie wydarzyło się całkiem sporo. Pod koniec zeszłego roku obchodziłem 10-lecie swojej działalności twórczej. Z tej okazji zorganizowaliśmy całkiem duże wydarzenie w Warszawie na terenie Soho Factory, którego głównym patronem był Olympus Polska, z którym współpracuję jako ambasador. Zrobiliśmy bardzo fajny projekt inspirowany sztuką popartową. Była to mieszanka popartu i aktu. Zresztą o tym też mówiłem podczas naszego ostatniego spotkania podczas targów w zeszłym roku. I to faktycznie doszło do skutku. Zrobiliśmy naprawdę dużą imprezę z wielką pompą. No i w międzyczasie nowe projekty, wyjazdy dłuższe i krótsze. No, ogólnie bardzo dobrze. Dobrze, czy ten materiał, który był pokazywany, będzie gdzieś jeszcze pokazywany, albo jest gdzieś jeszcze pokazywany? Można... Wiesz co? Nie wszyscy dotarli, niestety. Nie wszyscy dotarli, natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby jeszcze go pokazywać szerzej i mamy taki plan cichy razem z moim managementem, żeby zorganizować tak zwany press tour. Po różnych zakątkach Polski, po różnych, nie wiem, domach kultury i tego typu instytucjach, więc jeżeli ktoś nas taki ogląda i chciałby żebyśmy go odwiedzili, to zapraszam serdecznie do kontaktu. No, chcielibyśmy zapoznać tą twórczością. Gdzie można zobaczyć te zdjęcia? No bo wiesz, pop art, akt. No niektórzy mogą się bać pokazać, mogą chcieć zobaczyć najpierw, zanim napiszą, hej, Arkadiusz, wpadnij. No to zapraszam do mnie na stronę internetową www.arkadiusz.co. Aha, i tam jest ten zdjęcia, projekt, można to zobaczyć. Tak. I można tam też znaleźć kontakt do Ciebie i napisać. Tak, jak najbardziej. Dobra, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Ja z moim managementem oglądam nas wielu ludzi, którzy zaczynają zabawę z fotografią, którzy chcieliby może pójść Twoim śladem albo w jakimś innym rozwoju fotograficznym się realizować. Co to jest ten management? Jak to wygląda? Jak właśnie tak podejść, powiedzmy, profesjonalnie do tego, żeby zarządzać też swoim wizerunkiem jako fotografa? Wiesz co, to jest temat bardzo złożony, zresztą ja tutaj podczas tegorocznych targów będę też prowadził prezentacje związane z budowaniem marki osobistej w fotografii, a wydaje mi się, że jest to temat dosyć mocno traktowany po macoszemu. Sprzedaje się sprzęt, produkuje się akcesoria, natomiast nie mówi się w ogóle o tym, jak budować markę, jak zarządzać właśnie swoim wizerunkiem. Jest to zagadnienie całkiem skomplikowane i nie każdy ma to szczęście, nie każdy ma tego farta, bo ja uważam siebie za farciarza, żeby trafić też na odpowiednią ekipę ludzi, którzy pomogą Ci w zarządzaniu tym wizerunkiem. Jak to zrobić? No przede wszystkim trzeba dużo pracować i to nie jest jakby, ja rozumiem, że to brzmi dość banalnie, ale to jest kwestia tego typu. Dużo pracować, no to fotograf co? Dużo zdjęć ma robić? No wstajesz rano i robisz 10 zdjęć, jesz śniadanie, robisz następne 10 zdjęć? Nie, to nie tylko o to chodzi. To jest bardzo dobre pytanie, bo to nie chodzi o to, żeby pracować ilościowo, tylko pracować dużo, ale też jakościowo, zadbać po prostu o content. Starać się docierać do osób, do instytucji, które mogą pomóc takiemu fotografowi w tym, żeby pokonywać kolejne szczeble tej drabiny, nazwijmy to, związanej z karierą. Tak? Ja mam to szczęście właśnie, że mogę się poszczycić bardzo fajnym managementem. Są to ludzie, którym ufam i są to ludzie, na których mogę liczyć. Ale nie zawsze z nimi współpracowałem. Na samym początku była to po prostu moja praca, ciężka moja praca, moje pomysły, realizowanie tych moich pomysłów i docieranie do ludzi, którzy jakby umożliwili mi to, żeby być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Często jest to też na samym początku jednak mimo wszystko praca za przysłowiowe, że tak powiem, w przysłowiowym barterze. Jakby uważam, że nie powinniśmy jakby bać się mówić o tym, ponieważ w branży kreatywnej jest to całkowicie normalna rzecz. Kiedyś, dawno temu, jak istniały cechy rzemiosł,
to przecież osoba, która przychodziła na taki asystent, na naukę przychodził, on nie dostawał pracy, pieniędzy, przepraszam, za to, on się uczył. Tak samo jest to, jednak mimo wszystko funkcjonuje to teraz, tylko że no w trochę innych realiach. I ja absolutnie nie namawiam do tego, żeby pracować za darmo, bo to nie o to chodzi. Natomiast zdobyć doświadczenie w jakiś sposób trzeba. Tak, no. Dobrze. Dużo mówisz o szczęściu, ale wiele osób może sobie pomyśleć, co to jest to szczęście, bo to takie trochę niewymierne, tak? Znaczy, a jest też takie powiedzenie, że szczęściu trzeba pomóc. Oczywiście. Wiesz, ja wiem, że to są pojęcia często abstrakcyjne, natomiast nie jestem zwolennikiem, czy też takim propagatorem opinii, że no po prostu ma się farta. Nie, trzeba temu szczęściu pomóc. Trzeba pomóc... To chyba szczęście znajduje tych ludzi, którzy właśnie pracują... To, tak jak powiedział Zbigniew Wodecki, że po prostu trzeba robić to, co się ma w sercu, a cała reszta sama przyjdzie. Aha. I to jest bardzo dużo w tym prawdy, że... Wczoraj zresztą Maja Bohosiewicz bardzo fajne story, dosyć ostre i szczere bardzo powiedziała na swoim story na Instagramie, że jeżeli nie jesteś w miejscu, w którym chciałbyś być, to albo nie zrobiłeś wystarczająco dużo, albo po prostu nie jesteś na to gotowy. Ja to mówię bardzo delikatnymi słowami tutaj dla naszych oglądających, natomiast jest w tym dużo prawdy. Aha. Są czasami pewne elementy związane z sukcesem, jakkolwiek by tego kto człowiek nie definiował, które na dany moment mogłyby nas po prostu przerosnąć, przytłoczyć. Nie bylibyśmy w stanie tego udźwignąć. Okay. Więc dlatego istnieje taka właśnie jakby filozofia po małym kroczku, kaizen, powolutku. Powolutku. No dobrze, ty temu szczęściu pomagałeś, ciężko pracowałeś. Ale też... Nie w czasie przeszłym, ja cały czas pracujesz. Na to udzielam. cały czas pracujesz. Ale też powiedzmy sobie szczerze, że masz dużo odważnych pomysłów. No chociażby ten projekt, o którym rozmawialiśmy, nie jest ugłaskanym, delikatnym pokazaniem aktu i w ogóle nie jest to taka fotografia... Wiesz co, ja uważam, że odwagę trzeba mieć i to nie jest tylko kwestia tego typu, że nie wiem, podejdę do kogoś na jakiejś imprezie i zaproponuję mu zdjęcia, bo zawsze marzyłem, żeby mu zrobić zdjęcia. To taką cywilną odwagę też warto mieć. Natomiast warto też mieć taką odwagę w wyrażaniu siebie, tworzeniu projektów. Oczywiście, że jest też taki trochę aspekt społeczny, że ludziom, którzy dotarli do pewnej już pozycji, jest więcej się wybacza. No tak to działa i to niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, tak? Czy to jest fotografia, czy to jest, nie wiem, aktorstwo na przykład. Ale wydaje mi się, że szukanie sposobu na wyrażanie samego siebie w sposób zgodny ze sobą, ale jednocześnie w sposób atrakcyjny pokazywanie swojej twórczości, no to jest też klucz do tego, żeby docierać do szerszej grupy ludzi. Inną filozofią, równie jakby skuteczną, jest to, że nieważne jak mówią, byleby mówili. Dobrze. Ile masz lat? 37. A co robiłeś 10 lat temu, że zdecydowałeś się wybrać fotografię, a nie... 10 lat temu pracowałem na kontrakcie we Francji. Jako? Jako tłumacz przy budowie rafinerii. Okej, ciekawe doświadczenie. No i... tak. Rafineria, no to dość chyba dochodowe zajęcie, więc pewnie tak, nieźle płatne. No tak, to prawda. To były wtedy bardzo dobre pieniądze, tym bardziej, że jeszcze to było płacone w euro. Natomiast... No i to skąd, tak sobie wyobrażam, nie wiem, twojego ojca, drogi synu, taki szalony pomysł, żeby tu zamiast robić kasę, wygodnie żyć i mieć, nie wiem, spokojne życie, to się szarpiesz na to, żeby zostać szalonym artystą. Żeby zostać szalonym artystą. Wiesz co, to jest też kwestia pewnej właśnie, chyba tak mi się wydaje, tej odwagi. I przede wszystkim, ja wiem, że to zabrzmi strasznie banalnie jak tani coaching, ale to podążanie za swoimi jakimiś marzeniami, wiesz, podążanie za tym, co się chce faktycznie, co się czuje tutaj, wiesz, i tutaj. No... wymaga sporo pracy, wymaga sporo determinacji, wymaga sporo wyrzeczeń. To nie jest tak, że coś spada ci z nieba, tylko musisz na to zapierdzielać, żeby nie powiedzieć mocniej. Natomiast z drugiej strony, kiedy ci faktycznie przychodzi moment, w którym te twoje starania przynoszą skutek, efekt wymierny,
no to ta satysfakcja jest takim kolejną taką trampoliną, która cię pcha do kolejnych dalej, rzeczy. Dalej, i dalej. Więc wiesz, to było na zasadzie być albo nie być, tak? Rezygnuję z pracy w przemyśle, próbuję tego, co, o czym zawsze marzyłem, czyli fotografii. I po prostu, wiesz, to było wszystko na jedną kartę. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to wrócę do przemysłu. Jeżeli wyjdzie, no to zobaczymy, co dalej. No i wyszło. Dobra, powiedziałeś, że nowe projekty. Mm. Coś możesz zdradzić? Tak, wiesz co, przede wszystkim coraz mocniej i coraz poważniej myślę o wydaniu książki. I tak jak, powiedzmy sobie, rok temu, półtora roku temu było to na zasadzie jakiejś tam trochę bajeczki w głowie, tak teraz zaczyna to nabierać coraz poważniejszych kształtów. Ale szczegółów jeszcze nie będę zdradzał, ponieważ to wszystko jest jeszcze w trakcie przygotowania. Beletrystyka, kryminał, tak, romans? Kryminał o fotografii, tak. No. Nie, słuchaj, wiesz co, to będzie trochę poradnik, ale też trochę taki zbiór moich przemyśleń na temat fotografii portretowej, na temat fotografii w ogóle. Ale ponieważ ja jestem osobą mało techniczną, w sensie jakby no znam się na tym, co robię, natomiast jakby bardzo duży nacisk kładę przede wszystkim na to, jak budować relacje z osobą portretowaną, jak budować właśnie markę osobistą. To są rzeczy, które, tak jak wspomniałem wcześniej, one są cały czas gdzieś odkładane, zamiatane pod dywan. No mówi się cały czas tylko i wyłącznie o sprzęcie, no bo ten sprzęt jednak mimo wszystko napędza rynek, no ale są też, warto jeszcze zadbać o te umiejętności miękkie i temu będzie poświęcona ta książka. No tak, to rozmawiałem przed chwilą z Markiem Marcimowiczem i on właśnie, rozmawialiśmy o fotokampie i warsztatach aktu na przykład, właśnie mówił, że jednym z ważniejszych tematów nie jest to, jak sfotografować, tylko jak rozmawiać z modelką, jak podejść. I właśnie w tych takich miękkich tematach, tak, gdzie obie strony mogą czuć pewien dyskomfort. Dokładnie, dokładnie tak. Bo no to jednak bardzo często obca osoba, no, którą trzeba sfotografować fajnie, ładnie, no, a też ze smakiem. Ze smakiem, dokładnie. Dobrze. Czyli książka. A takie fotograficzne, jakieś następne... Wiesz co... Na pewno jestem w trakcie tworzenia nowego projektu, znaczy zdjęcia powstały, tylko teraz trzeba to wszystko ładnie poskładać do kupy i mam nadzieję, że będę mógł się tym pochwalić niedługo w internecie. Chciałbym na pewno zrobić kolejną wystawę. Co ona będzie dokładnie prezentowała? No będą to portrety, ale o co dokładnie chodzi, no nie mogę na razie zdradzić, żeby nie było, bo inaczej nie byłoby niespodzianki. No tak, a ten efekt wow jest jednak ważny. No jest ważny, jest ważny. Dlatego no jednak mimo wszystko przy tego typu projektach staram się, wiesz, dawkować te informacje. Natomiast różne zajawki można zobaczyć u mnie na Instagramie, także jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, to zapraszam. Jak cię znaleźć? Po prostu Arkadiusz Moritz Official. Okej. Długie to strasznie, ale jak ktoś komuś zależy, to znajdzie. Dobra. Co tutaj robisz? Gdzie można cię spotkać, gdzie można porozmawiać? Ja jestem dzisiaj wyjątkowo, przyjechałem towarzysko akurat na ten dzień. Swoje warsztaty i prelekcje mam jutro i w sobotę. No i kręcę się po terenie targów. Oczywiście najczęściej można mnie znaleźć przy stoisku Olympus Polska i przy stoisku EIZO, Wacom. No i tak, ale zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś będzie miał ochotę podejść, przybić piątala i pogadać, zamienić parę słów, jestem do dyspozycji. Miałeś okazję pracować już na tym nowym Intuosie SC? Jeszcze nie. Jeszcze nie, okej, okay, dobra, nie. Dobra, to chętnie kiedyś tam jak będziesz, to zapytam o zdanie, bo ciekaw jestem tego. Dobrze, czyli tak, wystawa, która była, jeśli ktoś chce, to zapraszamy do tego, żeby skontaktować się i ją pokazać, myślę, że warto. Wystawa, która będzie, to czekamy na nią, czekamy na książkę, to dużo się dzieje. Wiesz co, no staram się, żeby się nie nudzić, o tak bym powiedział. Wiesz, no poza tym do tego jeszcze, tak jak mówiłem, sporo teraz jeżdżę. No, niedawno wróciłem z Cypru, byłem na zdjęciach ze Sławkiem Uniatowskim. Teraz za chwilę wyjeżdżam do Włoch na tydzień, na plener, no i to tak to... A to takie komercyjne rzeczy bardziej, tak? To są komercyjne rzeczy, a przy okazji też można trochę pozwiedzać, zobaczyć, zasmakować lokalnej kultury, odpocząć też troszeczkę, no bo to też... Nie samą pracą człowiek żyje, absolutnie. Co trzeba zrobić, żeby Arkadiusz Moritz chciał sfotografować daną osobę? Kim trzeba być? Wiesz co, to chyba... Kurczę, to... Żeby chciał sportretować, no bo z jednej strony jesteś fotografem mody, tak? No tu rozumiem, że komercyjnie, ale tak, też tak. Ten projekt wcześniejszy, a z drugiej strony jesteś portrecistą. No i
masz jakiś projekt i okej, zrealizowałeś go, czekamy wszyscy, no ale też pewnie, jejku, no są ludzie, którzy podobają mi się twoje zdjęcia, twój styl i chciałbym mieć taki portret. No i... Słuchaj, wiesz co, no to jest jakby, do tego to jest normalnie usługa. Ja jakby rozumiem, że jakby dotyczy to konkretnej marki, konkretnej osoby, natomiast jest to usługa, którą normalnie świadczę. Można się skontaktować z moją menadżerką, z Izą, która jest przesympatyczną osobą. Bardzo często jest tak, że ktoś jak słyszy, że musi się jeszcze z jakimś agentem rozmawiać, żeby zamówić sesję, to ludzie często się boją, natomiast Iza jest naprawdę fantastyczną osobą. I podchodzimy do każdego indywidualnie, staramy się doprowadzać do tego, żeby to faktycznie się odbyło, więc staramy się naprawdę wychodzić z ręką i z inicjatywą. Jeżeli na przykład kwota jest przeszkodą, no to wiadomo, no staramy się być elastyczni. Natomiast to nie jest tak, wiadomo, że kiedy ja robię swój autorski projekt, no to ja jestem wybredny i wybieram sobie ludzi pod konkretną koncepcję. No, masz pomysł, tak? No tak, natomiast w kontekście takim, kiedy ja robię sesję na zlecenie, to jestem w stanie ją zrobić w zasadzie każdemu, bo to nie jest tylko kwestia i wyłącznie tego, że to jest aspekt komercyjny, ale to też jest aspekt tego, że staram się jednak mimo wszystko udowadniać, że każdemu można zrobić dobre zdjęcie. Naprawdę. To jest taka ideologia, która mi przyświeca. Naprawdę. To jest tylko kwestia... Zgadzam się w tym 100%, bo z wieloma znajomymi, z którymi rozmawiam, mi się nie da zrobić dobrego, ja brzydko wychodzę na zdjęcie, nie stanę przed obiektywem, nie, no to miałaś dotąd złego fotografa, tak? I jest tak, że naprawdę, jeśli obie strony zaczną współpracować i obie strony będą chciały tego zdjęcia, przygotują się odpowiednio, no bo oczywiście, że jak kogoś złapiemy tutaj ciach i cykniemy mu zdjęcie, ono wyjdzie albo nie, bo będzie zmęczony, bo nie takie światło, bo ma czoło, które się świeci tak jak moje i w ogóle tysiąc innych rzeczy. Do tego się trzeba przygotować, ale tak, każdemu da się zrobić fajne zdjęcie, ciekawe, interesujące. No mi wydaje się, że każdy ma w sobie tą swoją źle wyglądającą stronę, ale przede wszystkim ma też tą bardzo dobrze wyglądającą stronę. Tylko przede wszystkim chyba zależy to od tego, żeby trafić do kogoś, kto będzie w stanie to dostrzec, a później to tak wymodelować, żeby to wyciągnąć z tej osoby. Plus do tego jednak mimo wszystko pozytywna komunikacja w trakcie sesji zdjęciowej to jest tak naprawdę, tak robi dużą robotę. I tutaj te miękkie umiejętności. Miękkie umiejętności, ja o tym będę opowiadał jutro podczas swoich prelekcji. Właśnie o roli pozytywnej komunikacji, która jest no, kluczem, sprzętem, światłem, ale komunikacja z osobą, którą fotografujesz, to jest podstawa, bo to powoduje, że ta osoba może się poczuć albo negatywnie, może się poczuć po prostu niezmotywowana albo zmotywowana i ją automatycznie poprzez odpowiednie narzędzia komunikacyjne, NLP i tak dalej, jesteś w stanie ją po prostu otworzyć. Kiedyś znajoma fotografka opowiadała mi, że została poproszona, wynajęta do zrobienia zdjęcia pewnemu politykowi. Na sesję wyborczą, któreś tam kolejne wybory, które już były, ten człowiek przyszedł strasznie skwaszony, strasznie zły. Akurat było jakieś zamieszanie, gazety źle pisały od rana, w radio o nim źle trąbiono i w ogóle. No i ona mówi, że nie dało się pracować. I on w pewnym momencie no, próbowała go rozbawić, zagadać no, o dzieciach, o wakacjach, no tysiąc sposobów różnych. Ja też kobieta, więc ma taką dużą empatię. My faceci czasami podchodzimy bardziej szorstko. I on w pewnym momencie taki zrezygnowany, jakby panią oskarżali o całe zło tego świata, też by pani nie miała humoru. No tak. No wymęczyli te zdjęcia, to de facto wtedy wymęczyli te zdjęcia, no ale... Ale tak bywa, jeśli nie pracują obie strony ze sobą, to... Znaczy wiesz, to też jest bardzo często tak, że jeżeli trafiasz na taki mentalny beton, przepraszam za to określenie, ale to tak no, w sumie to tak jest. Jeżeli trafiasz na taki mentalny beton, to choćbyś, nie wiem, robił piruety, prawda, no to po prostu nie jesteś w stanie pewnych granic przeskoczyć. Aczkolwiek zauważam, że im więcej luzu fotograf sam w sobie ma, im więcej
nie ma tego ciśnienia i parcia na to, żeby koniecznie, że musi koniecznie tą osobę, wiesz, rozbawić, że musi koniecznie zmienić jej nastrój, to wtedy jest dużo łatwiej i dużo prościej dotrzeć do tej osoby, po prostu. Super. Dzięki Ci bardzo, że znalazłeś czas. Życzę udanych wykładów jutro. Będziemy się pewnie spotykali jeszcze. No i czekam na kolejny projekt. Dzięki serdecznie. A Państwa zapraszam na kolejny nasz materiał targowy.